Siemano, z tej strony Koszorski. Dzisiaj zrobimy sobie kilka multisamonów na step up banerze z Gogetą oraz Zamasu. No, już pierwszy już zrobiłem, zarówno tu i tu, czyli zostaje nam zrobienie 4 na jednym, 4 na drugim, to da 8000 wydanych gemów. Będę miał też z tego tikety, tak mi się wydaje, dlatego też będzie tutaj, będę mógł zrobić tam jeden multi. Dobra, zaczniemy od tutaj, od Gogety. Po prostu chcę nadrobić te postacie. Z ciekawości teraz wszedłem na jakąś pierwszą, lepszą stronę, gdzie jest... na razie się nic nie dzieje. To był tragiczny multisamon. 9 tych najsłabszych postaci. Jedna taka... O, dobra. Tu będziemy mieć Extreme or Higher gwarantowaną. No i dobrze. Zobaczymy. Popatrzyłem te tier listy. No i tak, no na pewno do tier listy to nie jest potrzebna tylko jedna postać, tylko cała drużyna, żeby była to dobry team. Ale z tego co widziałem, jest tam SSJ2 Goku, nie Goku, Gohan, którego ja mam dostęp jako najwyższa postać, tylko po tym Zenkai, tym ulepszeniu. Także no, zobaczymy co to będzie. No jeszcze tego Zenkaja jakby nawet nie wiem jak się robi, także zobaczymy, ale tutaj jakaś ciekawa animacja wjechała. Tu już musi sypnąć nieźle. Tu musi... Gogeta! Legends Limited. O, właśnie o nim mówiłem. Także to jest mój drugi taki. Ale dropnęło, ja nie mogę. Nie wiem, no co, no będzie miał więcej gwiazdek. Także fajnie, ale co to zmienia, to aż tak nie wiem. Co, tu są tylko Extreme, a na tym są tylko Extreme lub wyżej, nie ma tutaj słabszych, ale ogień. Także trzy gwiazdeczki na moim Gohanie. No i go prawdopodobnie będę najczęściej używał, ale nie wiem czy ten... cały Z. Co tu się zmieniło? Czy się coś zmieniło cokolwiek? Nie wiem, zobaczymy. No najprawdopodobniej go będę chciał jak najwięcej używać, ale zobaczymy. Lecimy. Kolejny poziomek, kolejny summon. Grałem tego Vegito, taki był weekendowy event. Powiem wam szczerze, że dosyć kiepsko mi tam szło, ale na szczęście można było tam z innymi graczami to grać i oni mi to ugrywali. No jakaś tam SP wpadła, także spoko. Niech sobie będzie. Tournament of Power. To jest ta sama pasywka, ale jest nazwana z Tournament of Power. Nie wiem co to zmienia. Naprawdę nie mam pojęcia. Piąty step. Czyli po tym już będę mógł zrobić ten sumonik dodatkowy za 5 tiketów. A skipniemy. O, jakieś tutaj SP. O, nowa Shenron. Okej. Okay. O, kolejna. Fajnie, że zrobili, że to od razu się pokazują te SP postacie, a nie muszę oglądać wszystkich po kolei, jeżeli skipnąłem. No, kolekcja się powiększa. Tym bardziej, że nowa Shenron to też może na jakimś evencie widziałem, że jest... O, dwa tikety? Czekajcie, to... 6. Ale to zrobili. Robimy od razu. Bo tak to bym sobie, jakby było równe 5, no to dobra, odpuszczam, a tu, że jest 6, no to jeszcze jeden, to może 4 zrobię i to tak w kółko się będzie kręcić. Basil, ojejku, dokanie nawet go nie ma. No, no nawet nie pomyślałbym, że taką postać tutaj dali. No, zawsze to jakaś nowa postać, oczywiście nie jego, raczej tutaj oczekiwałem, i lecimy po Zamasu. Zamasu właśnie świetnie sobie radził na tym evencie weekendowym z Vegito, którego trzeba było klepać. O, to już jest mistrzostwo. Widzę, że te pierwsze multisamony na tych banerach to... O. Wow. P
Pretty good summon, pretty good. Dobrze, że teraz nie będę miał extreme lub wyższą gwarantowaną. To już jest. To jest dobra sprawa. To jest naprawdę dobra. O, smaczekule. To sobie obejrzymy też całą animację. Bardock. Frieza tu był po prostu zniszczony. Zobaczymy, co to nam da. Dobra, skipniemy test Extreme. Zobaczymy. Kefla! Super! Kefla, z tego co widziałem, ma tutaj właśnie bardzo fajny super atak. Dlatego dobrze, że wpadła. Ja to Kefle i Goku i jak ze sobą walczyli, to byłem wielkim fanem tego. Naprawdę super, super animacje, super. W anime, jak się oglądało, super to była sprawa. No i dobra. Lecimy dalej. Dobra, skipniemy. O, będzie coś. Trunks, okej. Okay. Rage Trunks. O, i tu była kopia SP, a nie pokazali jej. I ostatni. Potem jeszcze będzie ten single gwarantowany. Ja i powiem wam, że straszne jest samonować i nie wiedzieć, czy to są jakieś... O, też jakaś fajna animacja. I nie wiedzieć, czy to jest tak mega dobra postać, czy nie. Nie lubię dlatego... No w Legend się bardzo dużo postaci no, przez rok doszło i to jest takie, no co z tego, że nawet trafię coś, jak nawet nie wiem, czy ja to gdziekolwiek będę mógł tutaj użyć, ale zobaczymy. Ale te animacje to tu siadają takie, tu Vegeta, tu Bardock, tu Whis. No Frieza generalnie ma przerypane. Dobra, skipniemy, zobaczymy tylko Legends Limited, Gogeta. Nice, pretty nice. Szczerze mówiąc, nie wiem, co tu oznacza niby Legends Limited, jak to jest zwykła taka SP jak każda inna, no ale pewnie są po prostu lepsze niż wszystkie inne. Także nie skarnąłem nowych postaci. O, widzę, nie no, Kefla z baneru jest, jeden Shenron jest z baneru, Gogety i Zamasu nie mam. Baner jeszcze długo będzie, więc może się skuszę na niego, zobaczymy. Ale nie ma presji, bo tak jak mówię, nawet nie wiedziałbym, jaką drużynę do nich trzeba na ten moment złożyć. Oczywiście, no poszukam tam po internecie jakichś nowości, to może się coś znajdzie. A tutaj zobaczymy jeszcze walkę na tle ziemi. Nie będzie żadnej fajnej animacji pomimo tego, że to jest na ziemi? No, Frieza przegrał to tylko tyle, ale... O, nawet coś takiego dało. Frieza, what the hell? Legenda Frieza. Ale tych legend jest naprawdę tutaj teraz. I co, jeszcze został nam jeden. Mogę zrobić tutaj, bo akurat mam tikety, to się multi summoning zrobi. Tak szybciutko. O, była dobra animacja chyba. No i Vegeta jako... tam dodatek. To tyle. Dobra, także tak wyglądały moje samony. Dajcie znać, czy wy na nich samonowaliście, czy trafiliście lepiej niż ja i czy ja coś mam dobrego, bo tak jak mówię, ja się dopiero powoli wkręcam w tą grę z powrotem po ponad roku nieobecności, czy nawet chyba dwóch latach. Jakby chyba tylko rok grałem pierwszy. Co to będzie dalej, zobaczymy. No, niby kolejne samony mam, ale czy warto? Się okaże. Tyle na dziś. Dzięki wam bardzo za obejrzenie. Trzymajcie się. Cześć.